Dom Marii Konopnickiej, dzisiaj siedziba muzeum jej imienia, to w zasadzie jedyna pamiątka po poetce urodzonej w Suwałkach. Inaczej ma się sprawa z puścizny po innym poecie, również urodzonym w naszym mieście, Leszku Aleksandrze Moczulskim, jednym z najlepszych polskich poetów XX wieku, współtwórcy Teatru Stu. Stało się szczęśliwie, stało się dobrze, stało się dzięki długoletnim, dobrym kontaktom, najpierw z samym Leszkiem Aleksandrem Moczulskim, a potem po jego śmierci z rodziną, z panią Krystyną Moczulską, czyli żoną, i Mateuszem Moczulskim, czyli synem. Tym kontaktem Suwałk, Suwalszczyzny, tą nicią wiążącą nas z Leszkiem Aleksandrem Moczulskim i jego rodziną jest szef działu kultury literackiej Suwalszczyzny, pan starszy kustosz Zbigniew Fałtynowicz, ponieważ to on przez długie lata kontaktował się z poetą, to on współpracował, to on przygotowywał jego tomy do wydania, to on informował go o tym, co się na Suwalszczyźnie dzieje, a jednocześnie w czasie wizyt Leszka Aleksandra Moczulskiego był tu jego przewodnikiem. Żona i syn nadwornego tekściarza Skaldów, autora wielu poetyckich tekstów do piosenek Marka Grechuty, Grzegorza Turnała, ale też słów oratoriów Jana Kantego Pawluśkiewicza do rąk Zbigniewa Fałtynowicza i Jerzego Brzozowskiego przekazali teczki z przebogatym zbiorem twórczości Moczulskiego. To jest wielkie szczęście tego miasta, naszego miasta, że to archiwum po takim niezwykłym poecie trafia właśnie do Suwalskiego Muzeum. Przeto tkanka kulturowa Suwałk, uważam, bardzo mocno zyskuje na wartości i bardzo mocno się wzbogaca. Co skarb zawiera? Otóż to, co Archiwum Pisarza zawierać powinno, to znaczy materiały dotyczące twórczości, jak i biografii poety. Z twórczości no to głównie maszynopisy wierszy, maszynopisy tomów, maszynopisy innych utworów, bo trzeba pamiętać, że Leszek Aleksander Moczulski uprawiał bardzo różnorodną twórczość, począwszy właśnie od poezji klasycznej, sensu stricto, tomu wydał przecież ponad około 20 tomów, poprzez twórczość dla dzieci, oratoria, no piosenka przede wszystkim też obecna bardzo mocno w tej twórczości. I te zapisy tych utworów posegregowane w różnych teczkach, jeszcze no oczywiście nie uporządkowane, tego no będzie uporządkowane, ale no znalazły się właśnie w Archiwum Poety, które przyjechało do Suwałk. Druga grupa podarowanych materiałów dokumentuje twórczość Leszka Aleksandra Moczulskiego, fakty z jego życia. Są tutaj także listy. Bardzo istotną część tej spuścizny stanowi korespondencja. Korespondencja z bardzo różnymi osobami, bardzo znanymi, jak Wisława Szymborska, czy Stanisław Barańczak, Julian Kochauser, Adam Zagajewski, Tadeusz Nyczek, ale też mniej znanymi, które no, w ciągu życia jakby się w zasięgu Leszka Moczulskiego przewijały. Zbigniew Fałtynowicz poznał Moczulskiego w połowie lat 80. minionego stulecia, kiedy zwrócił się do poety z prośbą o zgodę na wydanie tomika jego wierszy. Bardzo jestem z tego dumny, że obdarzył mnie swoją przyjaźnią. Zaczęła się ona dosyć od tego, że w 1986 roku, kiedy wystosowałem list do poety z prośbą o zgodę na wydanie tomu wierszy w Suwalskim Towarzystwie Kultury. On się rzeczywiście ukazał w 1989 roku pod tytułem Odwitania z Suwalszczyzną. Bardzo piękny tom, ilustrowany przez Andrzeja Strumiłę, drzewortami Andrzeja Strumiły, wykonanymi przez Andrzeja Strumiłę. Bardzo piękny tom i właściwie od tego już momentu te kontakty Leszka Aleksandra Moczulskiego, nie tylko ze mną, ale właściwie poprzez mnie też z miastem, z muzeum, co jest bardzo istotne, z placówką, no jakby rozwijały się. No i tym jakby kulminacyjnym momentem był przyjazd Leszka w 2013 roku, kiedy obchodziliśmy tutaj jubileusz 75-lecia i wtedy świętowaliśmy właśnie razem z poetą
w mieście no, ten dzień. To był prawdziwy powrót do krainy dzieciństwa i wczesnej młodości. Leszek Aleksander Moczulski spędził je w domu przy ulicy Żeromskiego. Dom, skryty dzisiaj za bujną roślinnością, stoi tutaj niezmiennie. Wtedy i wizyta w muzeum, i wizyta, spotkanie z władzami miasta, spotkanie z mieszkańcami na wieczorze autorskim, a jednocześnie taki ostatni objazd Suwalszczyzny, zajrzenie do tych miejsc, które pamiętał z dzieciństwa, z młodości, bo jak wiemy, spędził tu dzieciństwo i swoją młodość. Ta wizyta jeszcze bardziej zacieśniła relacje poety z miejscowym środowiskiem. Pojawił się pomysł organizacji benefisu artysty z okazji jego 80. urodzin, przypadających na koniec drugiej dekady lutego 2018 roku. Niestety w grudniu 2017 roku, na dwa miesiące przed planowanymi uroczystościami, do naszego miasta dotarła smutna wieść o śmierci poety. Miejscowe środowiska związane z kulturą, sztuką, literaturą zadbały, by pamięć o autorze hymnu Suwałk nie zniknęła. Przywiezione z Krakowa zbiory w najbliższym czasie zostaną skrupulatnie zinwentaryzowane, zabezpieczone, ale też stosownie wyeksponowane. Pomysłem na kontynuację przygody z Leszkiem Aleksandrem Moczulskim jest doroczna, dwudniowa impreza cykliczna, którą chcemy w tym roku rozpocząć, której formułę wymyślił pan Zbigniew Fałtynowicz, a której tytuł przeniósł z publikacji ubiegłorocznej Odwitania z poetą, nawiązujący do tytułu pierwszego tomu poezji o Suwalszczyźnie Leszka Aleksandra Moczulskiego z 1989 roku, Odwitania z Suwalszczyzną. Chcemy w tym roku zacząć dość skromnie, ponieważ nie mamy na to żadnych zewnętrznych środków, ale jednocześnie też bogato chcemy tutaj zgromadzić w muzeum twórców związanych z regionem i pokazać ich twórczość nawiązującą do Leszka Aleksandra Moczulskiego. Chcemy, żeby były rozmowy z ludźmi, którzy go znali i którzy będą mówili o jego wpływie na ich twórczość. I chcemy jednocześnie pokazać część najcenniejszych przedmiotów, najcenniejszych dokumentów, fotografii, które przywieźliśmy tutaj ze sobą z Krakowa, czyli stworzyć taką niewielką wystawę Archiwum Leszka Aleksandra Moczulskiego. Planowane wydarzenia pozwolą szerszej publiczności poznać nie tylko wartościową i pełną uroku twórczość Leszka Aleksandra Moczulskiego, ale też bliżej poznać postać samego poety, którego Kraków nazwał czarodziejem piszącym wiersze. Zbigniew Fałtynowicz wspomina go jako człowieka niezwykle pogodnego. Bardzo nastawionym do świata, bardzo optymistycznie do człowieka przede wszystkim, bardzo czułym na przejawy różnych no, zła, które we współczesnym świecie przecież jest tak wszechobecne. Starał się jednak no, szukać zawsze nadziei, tą nadzieję dawać poprzez też swoją twórczość, przez oratoria przepiękne, które komponował, do których do tych tekstów komponował muzykę Jan Kanty Paluszkiewicz, jego przyjaciel. Myślę, że dawał, ta twórczość daje wielką nadzieję.